Słuchajcie, kochani, zabieram Was dzisiaj na wycieczkę. Jadę znowu, jestem w Zakrzykowie, w ogóle to jest super, bo teraz pracuję na pół etatu. No i właśnie między innymi po to, żebym miała czas jeździć po Polsce, po lumpeksach dla Was, szukiwać różnych rzeczy też do sklepiku. No i właśnie wybrałam się, skorzystałam jeszcze z przepięknej pogody, z upałów, po to, żeby trochę popływać w Zakrzykowie, w zalewie, bo ja uwielbiam wodę. I przy okazji, a właściwie może przede wszystkim, pojechać jeszcze do brakujących lumpeksów w Janowie Lubelskim i wybrać się do Kraśnika, co moje kochane Wicki mi proponowały. No i postanowiłam to wypróbować, ostatnia szansa w tym roku, bo już co prawda mogę jeździć, ale już na pewno nie będę w tych okolicach, bo no bo po prostu tutaj jest już taki holiday land, wakacyjna ziemia dla mnie, wakacyjny kraj, kraina. Nie będę tutaj na pewno aż do następnego lata. Będę już gdzieś tam w okolicy Krakowa bliżej. No i jestem bardzo ciekawa, co tam jest. Mam nadzieję, że Wy też. Zobaczymy sobie te lumpeksy. Pokażę Wam, co kupiłam. Jeżeli będą jakieś stylówki do zrobienia, to prawdopodobnie już Wam pokażę w kolejnym filmiku. No chyba, że uda się akurat mi coś tam przebrać, bo jestem teraz tylko z moim tatą w Zakrzykowie. Może tata mnie nakręci. Zobaczymy, czego namówię. Tymczasem droga jest cudowna. Jadę przez Lasy Janowskie. Będę zaraz w Janowie i będę na Was coś nakręcać. Jadę na ulicę Wyszyńskiego najpierw. A potem do kolejnego lumpeksu, który również zdradziła mi jedna z widzek. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa. Na górze tam, na ulicy Wyszyńskiego, nad Lewiatanem jest sklep. Już go widać. W tych oknach jest tania odzież. Jestem bardzo ciekawa. Wchodzimy. No i słuchajcie, kochani, tutaj Wam pokazuję cały ten lumpeks, on jest naprawdę duży i tam jest pełno działów. Tutaj macie buty i naprawdę, powiem Wam, że naprawdę fajne buty można tam dorwać. Mają bardzo różne buty i nowoczesne, i takie vintage, i znalazłam i takie, i bardzo modne, takie naprawdę w top trendach. Zobaczycie później. A tutaj dział z biżuterią, jest trochę tego, są okulary, jest biżuteria, są torebki. Zaraz tam jeszcze zobaczycie za taki rzut właśnie na salę jakby. No i naprawdę jest z czego tam wybierać. Zabawki, pluszaczki i tak dalej, ceramika, szkło. No w sumie czego tam nie ma. Naprawdę jest to spory sklep. Co byście w sumie tam nie chcieli sobie poszperać, to taki dział pewnie tam znajdziecie. Tutaj oglądam sukienki. Chyba sukienek tak naprawdę najmniej znalazłam. Dużo było sieciówkowych sukienek. Były jakieś fajne sukienki. Kupiłam dwie w sumie. Dwie i pół w zasadzie, bo jedna to jest taka średnia. Nie wiem, czy można ją nazwać do końca sukienką, ale no, tak jak wszędzie, no to wiadomo, dominuje dużo tych sztucznych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Ale naprawdę można też znaleźć perełki. Tutaj była całkiem fajna sukienka wieczorowa, taka markowa, ale nie byłam też zainteresowana tego typu sukienkami akurat teraz. Także no, zobaczycie tutaj jeszcze przebitki z jakichś tam rzeczy, które sobie właśnie oglądam. Spędziłam tam ze 2 godziny w tym sklepie i powiem Wam, że nie spodziewałam się, że będzie taki wielki i że będzie tak dużo do wyboru. Jest też trochę takich dowcipnych rzeczy. Tutaj na przykład była figurka zakonnicy, naprawdę fajnie zrobiona. No ale czasem naprawdę różne absurdalne przedmioty można znaleźć w takich sklepach. Nie mówię, że zakonnica to jest coś absurdalnego, ale po prostu trochę mnie to rozbawiło. Oczywiście spódniczki, sweterki, tu akurat oglądam sweterki. No i tak jak w przypadku większości lumpeksów, no to 90% oczywiście są to sieciówkowe, sztuczne rzeczy, ale te 10% w tym sklepie naprawdę warto obejrzeć, bo fajne rzeczy były. Akurat tutaj ze sweterków też jakoś za dużo nie znalazłam. Bardziej się skupiłam na innych rzeczach,
Ale jakby ktoś długo tam pogrzebał, to by było. Słuchajcie, tutaj oglądałam super jedwabną kurtkę, spódnicę wieczorową, drugą spódnicę nową z metkami wieczorową. Piękny taki jedwabny komplecik. Tutaj macie nowiutką sukienkę. Tutaj macie żakiet z Zary, też naprawdę spoko, fajny oversize'owy. No i super płaszcze mierzyłam. Przepiękny płaszcz, a ten, który tutaj widzicie, był za drogi i go nie kupiłam. I powiem Wam, że chyba nie był wart 170 zł. No i tutaj takie sweterki. Jeden był bardzo zabawny, żakiet z Zary. Żakiet z wełny, piękny, za duży na mnie, ale naprawdę z pięknymi detalami, więc go pewnie dalej zobaczycie w kolejnych częściach filmu. Mierzę go tu trochę dłużej, bo on taki był większy i się nad nim zastanawiałam. No i piękny sweter kos, a i teraz botki, których się zakochałam. Totalnie modne teraz, ze skóry. Marks & Spencer, zobaczcie, widać jeszcze. W ogóle są naklejki od nowości od spodu. No i tutaj Dune buty, które, w których też się totalnie zakochałam. Całe ze skórki pięknej. Buty za duże też na mnie. Były też jedne fajne takie, o tutaj jak widzicie, których nie wzięłam, ponieważ były wielkie. A i piękny, piękny żakiet, niestety sztuczny. Bardzo żałuję, bo był tak ładny. To był nowy z metkami żakiet z Zary. No. Moi drodzy, kupiłam tyle rzeczy w tym jednym lumpeksie, że chyba pojadę do domu. Miałam robić tour, ale... Słuchajcie, to już druga tura, bo musiałam iść dwa razy. Jak widzieliście, szłam do góry przed chwilą. Także chyba zrezygnuję już z dalszych polowań, bo pogoda jest, popatrzcie, jaka przecudowna i chyba trzeba iść nad jezioro i zostawię sobie po prostu na drugi rok pozostałe lumpeksy i kraśnik. Słuchajcie, masakrycznie upał mam w aucie, ale kupiłam fajne rzeczy, niektóre widzieliście w przymierzalni. Pokażę Wam jeszcze jakieś szczegóły w domu, jeśli coś takiego fajnego się trafi. No oczywiście z jakimiś wyjątkowymi rzeczami, które uznaję, że naprawdę są takie, że zrobię Wam stylówki w następnym filmiku już. Zobaczymy, może jeszcze wybiorę się jednak na szybko do tego drugiego lumpeksu w Janowie. Bo do kraśnika to już naprawdę nie mam siły jechać, już jest po 11, a miałam założenie, że do 12 chodzę po sklepach, a później idę pływać. Najważniejsze zdrowie i póki jest pogoda, to trzeba korzystać, słuchajcie. To zobaczymy. Może się uda jeszcze podjechać do tego drugiego lumpeksu, to Wam coś pokażę. Moi drodzy, jednak podjechałam na ulicę Bialską w Janowie. Typowo wschodnia polska ulica. No i rzeczywiście, odzież nowa i używana, Sezam. Tutaj mamy. Już Wam pokażę. O, tak wygląda. Numer 42. No i porażka, bo patrzcie, patrzcie. Niby napisane, że otwarte, ale zamknięte. Nie ma drzwi zamknięte. Nie ma. Ale się nabrałam. Już drugi raz jestem na tej ulicy i za każdym razem nie ma sklepu. No i kochani, wracam do domu. Wracam do Zaklikowa, w sensie do domu. Nagram Wam coś z ogrodu, bo powiem Wam, że mój tata szaleje w ogrodzie. Normalnie rodzice moi... co chwila coś się tam dzieje, jest przepięknie, po prostu coraz więcej roślin. Myślę, że warto to zobaczyć, bo naprawdę coraz... Zadziwia mnie coś nowego. I teraz oczywiście też. No i mam nadzieję spędzić jeszcze do jutra bardzo miły czas, bo jest piękna pogoda i wczoraj była tak cudowna woda, mimo września, że niewiarygodne, że we wrześniu można pływać i to naprawdę woda jest ciepła, fajna. Super, po prostu super. Mega udane łowy. Słuchajcie, jestem zachwycona. Szkoda, że drugi lumpek był zamknięty, ale... Nie jadę już do kraśnika, bo naprawdę nie mam siły, jest bardzo ciepło. No i wydałam dużo kasy, więcej kasy firmowej niż bym chciała. No wiecie, nie mogę tylko wydawać, trzeba też zarabiać, bo człowiek będzie z torbami. Chociaż poszłam z torbami, z czterema torbami z tego sklepu, ale mam nadzieję, że tylko w przenośni, słuchajcie. Przepraszam, że tylko dosłownie. Także
Także wyłączam się już i zobaczymy się jeszcze w nagrywkach. Coś wam jeszcze pokażę w domu, bo tutaj w sklepie to na szybko nie wszystko da się pogadać. I sorry za ten szum, bo muszę mieć otwarte okna, bo nagrzał się niesamowicie samochód. Bardzo serdecznie was teraz pozdrawiam i już się wyłączam, bo będę jechała, się skupiam na drodze. Oczywiście dobrze, że jest taka możliwość, że można sobie po prostu przyczepić ten telefon i on sobie siedzi, jest GPS i mam spokój święty, nie muszę się głowić, gdzie skręcić. Patrzcie, puściusieńko. Mój tata pływa przy drugim molo. No nikogo, dosłownie nikogo. Jest pani z dwojgiem dzieci. Dzisiaj jest poniedziałek i to tak jeszcze w godzinach pracy. No i dzieci są w szkole, wiadomo, takie starsze. Ale super. No i właśnie, słuchajcie, szczegółowo następnym razem, czyli w kolejnym filmie, będą stylówy, bo po prostu tak super rzeczy kupiłam. Przepiękna spódnica balowa. Same naprawdę takie mega perły. Patrzcie, z kosa sweter, przepiękny płaszcz, który był w przymierzalni. Żakiet z wełny, nową sukienkę, ale jest mega. Patrzcie, to jest cudowny haft. W dodatku nowa bawełna. Super. Z Zary taki super żakiet też był w przymierzalni. I to, nie wiem, czy tego... Nie wiem, muszę zdecydować. W następnym filmie musicie koniecznie mi poradzić. Różowy czy czerwony? Obydwa mi się bardzo podobają. Super kurtka od Jack Willis z jeansu. Jedwabna kurtka dwustronna. Patrzcie. Przesuperowa sukienka, która mi się bardzo podoba i chyba będzie moja. Kurtka Topshop. Jedwabna bluzka z H&M Studio. Przepiękna bluzka H&M z tym, w tej współpracy z tym domem projektanckim tkanin. Cudowne kolory. No i taki fajny żakiecik z Zary, który nie wiem jaki ma skład, bo ma metkę wyciętą, ale wygląda bardzo fajnie. I jedwabne cudo projektanckie TBA. A jeszcze buty, torebki. Torebki są tak cudne, ale już dzisiaj wam nie pokażę. Idę jeszcze na plażę. Torebki pokażę wam już w następnym filmiku, żeby wszystkiego teraz nie sprzedać, bo musicie zobaczyć je. Są tak piękne, vintage. W ogóle, no, rzadko się zdarza kupić tak piękne torebki. Jak widzicie, mam włosy spięte na plażę już. Pokażę wam ogród teraz. Będziemy się żegnać. Już koniec sezonu, a szkoda, bo patrzcie, jak to pięknie. Uroczo, urokliwie. Śmielina po prostu tutaj obrosła już wszystko chyba, co się dało. Sorry za te za mocne promienie. Patrzcie na te cuda. Barbula klandońska. Piękna, kwitnie do października. Też mam taką, ale inną odmianę. Bardzo fajna rzecz. Patrzcie, jakie piękne. Katalpa. Hibiskusy. U mnie też taki hibiskusik kwitnie. I patrzcie, jak niesamowicie obrodziły te
hortensje bukietowe, przepiękne są, takie limonkowe, a ta jest jedna biała. Mój tata szaleje, szaleństwo ogrodowe. Bukszpany. Tutaj jest taka kompozycja w pole, w okręgu, która rośnie, a na środku chyba buk szczepiony? Nie wiem, może to jest buk, może nie. Tak mi się wydawało. Trochę relaksu. Przepięknie hibiskus też kwitnie. Ogólnie jestem zachwycona. Też są budleje. Nawet jeszcze motyle siedzą, tak jak u mnie. Te są jakieś niższe, bo tata bardzo nisko je obciął. I dzisiaj pokażę wam. Dzisiaj wyszło to na szczycie. Na tym hibiskusie bylinowym. Wow. No to jest tak ogromne. Nie widzicie tego w tym, ale patrzcie, moja dłoń jest taka, a ten kwiat jest taki duży. Teraz go dotykam. Jak talerz po prostu, taki duży. No po prostu szok. Szok, szał. Jak to mówi... Jak to mówi Joanna Pinkowska. Szał, ciał i uprzęży, czy coś takiego bardzo podobnego. No boskie są. Tutaj jeszcze jest coś ładnego. Też mam tą perowskie, chociaż u mnie to zawiedziła się ona. Muszę chyba w lepszym miejscu ją posadzić. No i tak, słuchajcie, cały ogród obeszliśmy, ten główny ogród, bo jeszcze są tutaj takie nieśmiałe przednie, ale to już takie po prostu, żeby było zielone, odgrodzone od tej drogi głównej.